Internautka staje w obronie Pauliny Smarszcz. Kłamstwa i hipokryzję kurzopków. Wzruszona celebrytka odpowiada. Paulina Smarszcz zawsze musi mieć ostatnie słowo. Nawet gdy celebrytka stala się ostatnio bohaterką awantury kocykowej. Kobieta petarda znalazła pokretne wytłumaczenie dla swojego występku i zrzuciła całą winę na znienawidzonego eksmeza oraz jego nowa ukochana. Nazwała kurzopków klamliwa para zdrajców i oskarżyła o manipulację społeczeństwem. Paulina Smarszcz tłumaczy się ze zdjęcia wnuczki i kolejny raz atakuje kurzopków, klamliwa para zdrajców. Po klosie rozkryconej przez Smarszcz dramy była kolejna fala pogardliwych komentarzy, która zalala jej profil. Zdaje się jednak, że Paulina lubi wystawiać się raz za razem na posmiewisko i wdawać w kolejne pyskówki w sieci. Dlatego nawet w obliczu skandalu nie zamierza ograniczać swojej aktywności w sieci. Paulina Smarszcz odgryza się po pytaniu o narzeczonego, rozczaruje cię, ale nie akceptujemy trójkatów, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nie inaczej było w sobotę. W ramach poprawy humoru świeżo upieczona babcia postanowiła zamieścić na swoim profilu nagranie. Jak odziana w złoty sweter buja się rytm piosenki Cold Heart Eltona Johna i Dua Lipy. Pod filmikiem coacherka pokusiła się na motywacyjny wpis. Jeśli nie ma słońca, to ty bać słońcem napisała. Jednych ogrzewa, drugich parzy. Uwielbiam złoty kolor, zwłaszcza wtedy gdy pada, jest szaro, ciemno, buro i nieprzyjemnie. Celebrytce szybko została wytknięta pewna niekonsekwencja. Jedna z fanek Pauliny chciała wiedzieć, czemu nie woli dla własnej higieny psychicznej odpuścić sobie krucjatę przeciwko kurzopkom. Skoro jest spylniona matka, babcia oraz partnerka. Niby o słońcu tak pani mówi, o rozwoju osobistym, a ciągle wraca pani do tematu pani Kasi i pana Macieja. Jest pani piękna kobieta, madra, wykształcona, życzę by pani znalazła szczęście. Milost, może już znalezione, i zlapelnia życia, szkoda tracić czasu na mal wartościowe osoby, napisała jedna z internautek. Choć może trudno w to uwierzyć, nie brakuje osób, które wspierają Smarszcz w jej uprzykrzające życie kurzopkom kampanii. Po stronie petardy opowiedziała się internautka, która podziękowała Paulinie za jej misję i wyraziła nadzieję, że będzie ją kontynuować. Pani Paulina obnaża ich kłamstwa i hipokryzję, brzmiał komentarz. Wystarczy czytać i słuchać pani Pauliny ze zrozumieniem. Szczera i prawdziwa do bólu kobieta, a prawda w tym kraju jest słabo akceptowana. Najlepiej przypiąć komuś latkiem wariatki, zamiast zastanowić się, co ta osoba ma do przekazania. Rozumienie jest trudne, dlatego ludzie wolą oceniać. Absolutna racja. Dziękuję, odpisała niżej kobieta petarda. Jak myślicie, kiedy Paulina odpuści w końcu z kurzopką?